Wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa chciałby prezydent Suwałk. Pieniądze miałyby pójść na budowę kolejnego bloku mieszkalnego w Suwałkach. Jego lokalizacja to ulica Franciszkańska. W 2019 roku powstała w mieście koncepcja wybudowania 6 budynków wielorodzinnych. Do tej pory przygotowany został projekt budowlany wraz z kosztorysem pierwszego budynku z podziemnymi miejscami postojowymi. Na początku marca prezydent miasta zatwierdził projekt i wydał pozwolenie na budowę tego bloku. Według opracowanej dokumentacji wielorodzinny budynek miałby aż 6 kondygnacji. 2 klatki schodowe wiodłyby do 53 mieszkań, których łączna powierzchnia użytkowa miałaby wynosić ponad 2400 m2. Również w marcu suwalski TBS ZBM złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o preferencyjny kredyt przekraczający 4 600 000 zł. To jednak nie wystarczy na realizację budynku, bowiem koszt tej inwestycji to niemal 13 milionów złotych. Z funduszu dopłat możliwe jest uzyskanie ponad 3 800 tysięcy. Brakujące niespełna 1 200 000 można by w zamyśle prezydenta pozyskać z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa. I o te właśnie pieniądze zamierza się starać Czesław Renkiewicz, kierując wniosek do wicepremiera Gowina, który jednocześnie kieruje resortem rozwoju, pracy i technologii.